Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami fragmentem, który jest nam dobrze znany. Jest to fragment z Kazania na Górze, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33 i 34 werset, w którym Pan Jezus powiedział tak: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Gdy patrzymy na świat wokół nas, możemy zauważyć różne podejście do życia, różne systemy wartości i różne cele. Wśród tego zróżnicowania warto się zastanowić, czy my, jako chrześcijanie, naprawdę wyróżniamy się czymś w naszym sposobie myślenia, czymś, co ewidentnie wskazuje na to, że jesteśmy z innego królestwa i jesteśmy obywatelami Królestwa Niebieskiego. W myśl tego, co powiedział Pan Jezus w Kazaniu na Górze, chrześcijańskie myślenie powinno skupić się na wieczności, a nie tylko na tymczasowych, ziemskich sprawach, jak ludzi niewierzących. Nasze myśli i działania powinny się wyróżniać tym, że są kierowane ku wieczności, w Bogu, co daje nam sens i cel naszemu życiu. Dlatego szukajmy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. Radości w Panu, pozdrawiam, do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.